No może by było dobrze, gdyby taki powstał, to nie musielibyśmy daleko jeździć za granicę. Bardzo miło, gdyby powstał. No bardzo dobry pomysł, weekendy tutaj nie ma za bardzo co robić. Fajnie będzie. Na pewno będzie co robić. A nasze baseny nie są takie super, więc przydałoby się. Fajny pomysł. No ja wprawdzie jestem za stary na takie bajery, ale gdyby było, no to jak najbardziej. No w sumie bardzo miło by było, ponieważ no ostatnio z Podolanką cały czas są jakieś problemy i chyba nie wiem, ona jest teraz zamknięta cały czas, czy już otwarta? Powinien być, przynajmniej ja bym miał gdzie się wykąpać. A dla młodych, no to jest to oczywiście raj na ziemi. Ale to mimo wszystko nie wiem, czy by to tak weszło do życia codziennego, bo mimo że aquapark ma dobre strony, to ma też złe, które no ludzie mogą też nie chodzić zawsze. Ale to naprawdę coś ma być, tak? Ale to naprawdę coś ma być, tak? A czy takie coś w Płocku przyniesie zyski dla miasta? Jak na pewno. Myślę, że to zależy od gospodarza tego terenu, jak on będzie tym zarządzał, powinien przynieść zyski. No jeśli będzie no, atrakcyjny, to myślę, że bez problemu da sobie radę. Jeżeli będzie skalkulowany odpowiednio, czyli nie za drogo, a będzie ładnie w środku, na pewno. Najbliższe są chyba daleko, więc nie mamy takiej perspektywy, żeby jechać gdzieś dalej. No i ogólnie to jest dobry pomysł na spędzenie czasu. No, wakacje. No, bo w sumie tutaj nie ma co robić, tak szczerze mówiąc. Mało parków, bardzo mało takich rzeczy rozrywkowych, także bardzo chętnie wypowiemy się na to, żeby sobie było. Może to też się trochę nie opłacać, bo... Na pewno duża inwestycja jest, a nie jest pewne, czy będzie popyt odpowiedni na to. Wie pani co, chyba są bardziej potrzebne rzeczy, tak mi się wydaje. Płock nie jest jakąś tam atrakcją turystyczną i wydaje mi się, że takie rzeczy jak na przykład obwodnica by się bardziej przydały. No nie, na pewno jakaś dobra reklama. Dobra reklama. Na pewno musiało być to jakieś miejsce, gdzie, które by się wyróżniało czymś szczególnym, czegoś, czego nie będzie w innych aquaparkach. A ja nauczyłem pirać. Był taki fajny pomysł, który mi się bardzo podobał, to był taki wielki bączek spiralny. Tam się po prostu wchodziło się, zjeżdżało takim bączkiem w dół, się wpadało do wody mniej więcej w wysokości jakichś 4-3 metrów. No i to na przykład było fajne. Dużo zjeżdżalni, jakieś tam masaże. Odprężające. Fajnie, bardzo, bardzo fajny pomysł, naprawdę. Oby powstał. Najczęściej jak tylko możliwe. Jak wakacje, no to jak wakacje, w wolnym czasie. Jak nauka pozwoli, będą wakacje, to na pewno często. Tak, bo to by było ciekawe. Wydaje mi się, że to bardzo dobry pomysł, bo nie ma tak dużo rozrywek. Płocko. Park, aquapark. Mamy 3 baseny, więc nie wiem, czy taka inwestycja by się sprawdziła na terenie naszego miasta, czy byłaby rentowna. Myślę, że tak, bo dużo osób by przychodziło raczej. Myślę, że bym chodziła do aquaparku, bo lubię sporty wodne. Ale to naprawdę coś ma być, tak? Ale to naprawdę coś ma być, tak? No na pewno pomysł jest dobry, trafiony. Wszystkich znajomych, których znam, bym zaprosił. Nieważne skąd. Uważam, że najważniejsze są dzieci, które by często odwiedzały aquapark. Dla starszych osób to raczej nie ma znaczenia, wystarczy dodać zabawę. No niech powstaje. Dzieciaki będą miały zabawę. A gdzie ten aquapark ma powstać? Ja już mam wnuczki, więc prawdopodobnie z wnuczkami bym przychodził. A są w takim wieku, którym by to odpowiadało. Chyba raczej nie. Dlaczego? W okolicy jest dużo basenów. Jest, teraz jak się pojeść Sobótka, mimo wszystko to będzie sporo kosztowało, a z tego co wiem, to miasto aż tak bardzo bogate nie jest. A czy taka inwestycja w Płocku będzie przynosiła zyski? Czy ja wiem, no trudno mi powiedzieć, to by trzeba tam się naszych rajców chyba spytać, oni bardziej są zorientowani. Na pewno zależy od inwestora jeszcze, ile sobie zażyczy za wstęp, nie? No, jeżeli ludzi wystraszy cenę, to mu nikt nie przyjdzie, normalne, nie? Dlaczego pan uważa, że pan jest za stary? Ja mam 62 lata. Baseny i takie rzeczy są. Wiem, ale najczęściej się przyziemiam po wyjściu z wody. Jak powinien taki park wodny wyglądać, żeby spełniał oczekiwania płoskan? Ten tutejszy. Dziękuję bardzo. Proszę. Do zobaczenia wkrótce.